Jestem organizatorem protestu Każdy Inny, Wszyscy Tacy Sami. Spotykamy się dzisiaj, aby zaprotestować po ostatnich wydarzeniach w Ameryce, kiedy biały policjant zamordował George'a Floyda, czarnoskórego mężczyznę, który błagał o swoje życie. Jego ostatnimi słowami po 8 minut, po w zasadzie 4 minutach bodajże, duszenia go kolanem przez policjanta było I can't breathe, czyli nie mogę oddychać. Przyszłam tutaj, gdyż wraz z moimi znajomymi dowiedzieliśmy się o takim proteście. Pomyśleliśmy, że będzie to dobra inicjatywa przyjść tutaj i się solidaryzować właśnie z osobami, które szczególnie w Ameryce są dyskryminowane na podstawie tego, jaki kolor skóry mają. I mimo, że osobiście nie jestem ofiarą takiej dyskryminacji, to jednak biernie popieram i wspieram osoby, które protestują w tej sprawie. Jest to ogólnoświatowa akcja, która ma na celu solidaryzację z protestującymi w Ameryce, ale także chciałbym dodać, bo też było to zarzucane, że gdzie Grudziądz, a gdzie Ameryka. W Grudziądzu też mamy osoby czarnoskóre. W Grudziądzu mamy osoby różnych narodowości, które dotykane są rasizmem i ksenofobią. Zgadzam się ze wszystkimi tak naprawdę. A jestem tylko turystą, przyjechałem i widzę, że młodzież chce coś wypowiedzieć. Ma coś do powiedzenia zdecydowanie. Zastanawiam się tylko, dlaczego Black Lives Matter tutaj. Bo w Polsce jednak nie mamy osób tego typu. Mieszane z ksenofobią po prostu. Rasizm brzmi może lepiej. Może dlatego dali rasizm tutaj. Bardziej bym nazwał to ksenofobicznym społeczeństwem. Może dlatego chcą protestować, żeby była ta równość. Bo tutaj wszystkie są takie dość nowoczesne hasła. Kiedy jeszcze uczyłem się w grudziąckim gimnazjum połączonym z podstawówką, pamiętam taki moment, bo chodził właśnie do tej podstawówki czarnoskóry chłopiec. Pamiętam moment, kiedy wracałem ze szkoły i szedł właśnie ten chłopiec ze swoim białym przyjacielem. Ten chłopiec pytał się swojego przyjaciela, dlaczego chłopacy mnie nie lubią. Na to jego przyjaciel odpowiedział, bo jesteś inny. I właśnie tutaj protestujemy, żeby nikt nie usłyszał więcej czegoś takiego, aby nagłośnić problem rasizmu i aby żadne dziecko i żadna osoba dorosła nie spotkała się więcej z rasizmem. W swoim życiu spotkałam tylko jedną osobę o czarnym kolorze skóry i to było rok temu, więc w takim wieku już tych docinek się raczej nie słyszy. Jednak jeśli w młodszych klasach, jak była osoba, która miała trochę ciemniejszy kolor skóry lub widać było, że była z innego państwa, to były docinki. Na przykład jak to był, nie wiem, mówiono, ty cyganie, okradniesz mnie i tak dalej. Więc to się zdarzało i byłam tego świadkiem i próbowałam reagować i bronić takie osoby, jeśli same się nie stawiały wobec takich zachowań.